bardzo popowy. Gdyby było tutaj ciepło, to pewnie zapewne było nas pół amfiteatru. Ale niestety tak to już jest w przypadku organizacji imprez plenerowych. Ale chroni nas tak, także czujmy się na tutaj bezpiecznie. Szanowni Państwo, za chwilę rozpoczniemy drugi turniej tańca. Zorganizowany w ramach największej grupy artystycznej działającej przy Wiackim Centrum Kultury Dance Academy Studio. Do rywalizacji stanie ponad 70 tancerzy, którzy będą walczyli o tytuł mistrza parkietu. W różnych konfiguracjach będą to występy solo, duety, mini formacje, formacje. Zobaczymy tańce hip-hopowe, czyli takie typowo mieszanka tańców ulicznych, model, jazz, no i tańce dla mnie chyba dla Państwa, czyli show dance, czyli tańce dla publiczności. Szanowni Państwo, podziwianie Dance Academy Studio to radość z obcowania z pasją i z talentem. By było mocno, jak zadeklarował Pan Dyrektor, przygotowałem się i przypomniałem pewne fakty. Ten sezon to 1200 godzin treningów. To 38 układów tanecznych, choreograficznych. To 4 duże gale tańca. Zimowa, wiosenna, ta z okazji Międzynarodowego Dnia Tańca, czy towarzysząca zimowemu mikołajkowemu spektaklowi Dziewczynka z Zapałkami. To wreszcie tylko w tym roku wywalczone 33 cenne puchary zdobyte na ogólnopolskich i międzynarodowych festiwalach. To wszystko nie wydarzyłoby się, gdyby nie wyjątkowa osoba, trenerki, instruktorki, choreografki, pani Karoliny Brodzik-Zaręby. To jej wdzięczne są nasze dzieci, to jej wdzięczne jest nasze Wiackie Centrum Kultury, to tobie, Karolina, jesteśmy wdzięczni. My, rodzice twoich wychowanków, przyjmij proszę serdeczne gratulacje i ogromne wyrazy wdzięczności za wspaniałe dzieło, które realizujesz. Drodzy Państwo, nie bez powodu dzisiejsza gala ma charakter turnieju. Chcemy się po prostu pochwalić, jak prezentujemy nasze miasto na ogólnopolskich i międzynarodowych festiwalach tańca, ale również przekazać emocje, jakie nam towarzyszą podczas każdej takiej prezentacji. Dzisiejsza gala jest również okazją do uroczystego podsumowania sezonu tanecznego. No i przy okazji zaprezentowania wszystkich tanecznych choreografii. Za chwilę na parkiecie zaprezentuje się 70 naszych tancerzy w różnych kategoriach tanecznych. Dzisiaj będzie to formacja hip-hop, formacja modern jazz, solo, duet, mini formacje i formacje. Artystów będzie oceniało dwuosobowe jury różne. Michalina Artecka, Michalina, pokaż się. Absolwentka 30. Wydziału Pomocno-Szkolnego imienia Grota Lekarskiego w Polsce, Polskiej Tanecznej Teatralnej. Laureatka ogólnopolskich i międzynarodowych festiwali tanca, laureatka konkursów w kategorii recytacja, aktorstwo oraz poezja śpiewana. Oraz Katarzyna Parafilu, studentka Akademii Wychowania Fizycznego, wielokrotna laureatka międzynarodowych i ogólnopolskich festiwali tanca, głównie w kategorii hip-hop i street dance. Jury główne będzie wspierało specjalnie na dzisiejszą okazję zaproszone jury gościnne, a będzie to prezydent miasta Białogardzki Michał Klinuk, pani Barbara Gdyniany, kierownik referatu kultury, sportu i turystyki oraz dyrektor kultury imienia Bogusława Kaczyńskiego, pan Zbigniew Kapela. Że zadaniem jury gościnnego będzie wyłonienie, oczywiście przy pomocy publiczności, tytułu mistrza parkietu, wyboru najlepszej prezentacji dzisiejszego turnieju. Oh,
Dziękuję pancerzom, dziękuję panie prezydencie, dziękuję rodzicom, dziękuję jury i do zobaczenia na kolejnych imprezach, nie tylko Dance Academy Studio, ale wszystkie, które organizuje i miasto, i Bielskie Centrum Kultury.